Siema, hejos. Dzisiaj wleciał do mnie Oskar. Zabieram je na mega miejscówkę. Oskar, do tyłu czy do przodu mam wsiąść? Siadaj, bo tu już właśnie ci miejsce zrobię. Do przodu? Tak. A, czyli przy grabbarze? Tak, jeszcze nie pomalowany. Ja myślałem, że ty go pomalowałeś. Nie, bo wiesz co, bo jak przyjdzie oklejna, kupiłem już ten spray w taki kolor jak był. No. Ale nie jestem pewien, czy jak okleina będzie w innym kolorze, czy nie pomaluję pod kolor okleiny, nie? No więc właśnie. Na razie nie maluję, mówię, zobaczę co wydrukuję, bo to jest najmniej ważna rzecz. Bez dobra. Tego można jeździć. To lecimy. Lecimy, nie śpimy. Kuba chory. Tak? Ja dzisiaj chory z gorączką, do szkoły poszedł. Oskar. Siema. Jego sprzęt, siema. No możemy pokazać co zrobione było. Okej. Okay. O, klakson masz nawet. Tak, no bo to do homologacji. Lampa z przodu już działa, tu była wtyczka odpięta, to już chodzi. O, to jest ciekawe, patrz, to jest zbiornik oleju. I tu jest normalnie miarka, tu jest bagnet w środku. I to jest taki wielki zbiornik oleju, który idzie do silnika. Tak, zbiornik wyrównawczy. Z tej strony jest ten, odciecz, nie? Patrz, ja bym nawet nie wiedział. Zobacz, już kierunkowskazy zamontowane są. Lewówki. Jednak w tym miejscu nawet pasuje. Plastiki przyłożyliśmy, to było ok. Zobacz, to trzeba było wiercić tutaj? Nie, tu są przecież dziury. On tylko wziął i nakrętkę odśrodkował. Aha, rozumiem. Tu patrz, wszystko pooczyszczane, nasmarowane, kalamitki i to było wymienione, bo trochę już był luz, jest sworzeń wahacza górnego wymienione, ale to groszowa sprawa, 100 sztuka i z drugiej strony to samo. Zbieżność też już jest ustawiona z tego, co chłopacy mówili, ale jeszcze nie jeździli. Teraz jest już ładnie na wprost wszystko. Opona nowka? To jest ta nowa, no co z... Tam jest ta stara oderwana, to może znajdziemy. Co jeszcze? Tu to jest nowy przełącznik, bo nie było, on jest teraz rozebrany, bo chłopacy kable opisywali. To jest stary? To jest stary, bo tu był zapał, nie było kierunkowskazów, a to jest od nowszego modelu. I tu masz normalnie już kierunki, zapłony, wszystko. Jaki koszt? 280 zł, ale to on był taki droższy, bo można też za 5 dych kupić, ale droższy, bo ten jest oryginalny od Kanama nowszego. Rozumiem. Od takiego jak ma Jerry, coś. Jerry ma identyczny, bo u niego patrzyłem. Aha. Co jeszcze mamy? Tu to zaraz albo przyszło, albo dopiero przyjdzie, bo czujnik stopu w stopce nie działał. No nie działał, przyjdzie. Nie działał. No. Z przodu klocki hamulcowe wymienione, wszystko oczyszczone i cały płyn hamulcowy też był wymieniony, przepukany, nie? Z RR Moto. I co, syf był? No straszny syf był, bo było to, co mówił mechanik. Jak tu smarujesz te kalamitki, tak. To tam komuś naleciało pełno oleju i te klocki w sumie nie były złe, ale nie całe hamował. Były łatwiej w smarze, nie? Dlatego nie hamował. Tu mamy jeszcze, lampa już jest zamontowana, nie wiem czy podłączona. Cześć! No fajnie! Ale nie świeci fajnie. Tu jest stop wszędzie, a to są aktywne w ogóle, te wiesz, dynamiczne kierunki i one tak średnio trochę świecą. No teraz nie pokażę, bo rączka... Ale zostawiasz je, czy zakładasz wiesz co, na dodatkowe? Razie zostawię, ale potem może sobie przełożę, nie? Słuchaj, jak masz go rozebranego, weź wydech. No jest na jeden na Oliksie za 780, podwójny. No weź podwójny. Tylko podwójny, nie wiem, czy by nie trzeba było akumulatora przerabiać. A żeby to tak, zawiesić, no to nie. Problem, nie. To jest pojedynczy, szukaj pojedynczy. Co jeszcze? No olej, filtr to zmienione. Jest, patrz, naprawione to. Pamiętasz, oberwane było, nie? Były gumy oberwane. I patrz, chłopacy zrobili. Jest KN-ik nowy. I widzisz, ty mówisz, że taki drogi. Patrz. A wyszedł do Raptora 200, drogi. 275 zł. No tu 275 zł. Tak, oryginał KN. Jeszcze spray mi domówili do filtrów, bo ja zapomniałem. No do tego przyjdą lusterka. No tu ta nowy uchwyt do kierunkowskazów. Co jeszcze? Czujnik ciśnienia. Zobacz, z drugiej strony chodzi. Tu był tak trochę na sztukę wkręcony. Zobacz, tu jest czujnik ciśnienia oleju i on nie świecił, bo ktoś wkręcił niewłaściwy. Tu gdzieś jest przewód i też już jest zamówiony. Tylko 2-3 tygodnie będzie oczekiwanie, więc go na razie pewnie nie zrobimy. Rotax Bombardier. A, no świateł. O, działa to, bo też nie świeciło, pamiętasz? Neutral, jak był wbity. No, nie świeciło. Nie świeciło. Nową bioksygnację, zobacz, powinno już chodzić. No, widzisz? No. Już nie świeci, nie? O. Super. Także to, a ta nie świeciła, a też ją wymienili, nówkę kupili, patrz. Nie świeciło, bo nie było ciśnienia oleju, nie? Mhm. W sensie, nie, czujnik nie był podłączony. O. Tak jest. Gdzie jest to? Olej czysty. Olej nówka, ten z... Gdzieś tu leżą. Motor 5W40 i motula. Z
co my tu jeszcze mieliśmy robione, tak sobie próbuję przypomnieć. Tu coś jeszcze, no wiadomo, wszystkie plastiki będą na nowo skręcone. No patrz, tu coś... Oklejna jeszcze. Tak, tu coś lekko pęknięte, będzie trzeba dać do pospawania. No takie pierdoły, żeby te plastiki ładnie równo i to skręcą, wszystko porobią. No tak, jest to trochę... Lekko pęknięte jest, to będzie trzeba porobić, nie? Wszystko to będzie też poczyszczone. No i tak to, no dużego serwisu nie ma, nie? Najdroższe to są te czujniki, bo części to są ogólnie, widzisz, tu jakiś stworzeń stówka, a tak, czujnik stopu chyba 180 zł, czujnik oleju jest 2,5 stówy, to takie pierdoły są droższe niż rzeczy takie, wiesz, niby wydające się na droższe, nie? A jaki koszt wszystkiego? Wiesz co, na razie liczyłem, to z olejami, z RR Moto i z filtrami chyba 1300 zł części dopiero. No. A jeszcze wydechu nie ma? Jakbyś no wydech to możemy, wiesz, potem, nie? Zima jest, będzie czas. Tylko chyba nie chcę podwójnego, bo ci dużo... Nie, podwójny nie, bo faktycznie tam... Nie chcę przerabiać. Tak. No, ale ten by można było jeszcze kiedyś zdemontować, pomalować, dopóki się go nie wymieni. Albo na razie po swojemu zrobić go, wziąć, zdemontować. No. To uciąć. No nie wiem, zobaczymy. Na razie wiesz, niech on będzie w 100% sprawny, niech wszystko będzie tak jak powinno być, niech jeździ i wtedy możemy... Ja już bym tu z Boszem siedział tak. I go... I katalizator wycinał i resztę. Nie, tylko to. No, także lampa jest, ale... A czekaj, stop, może będzie świecił. Bo jeżeli czujnik jest... Pali się? Nie, a czekaj. O, jest, czekaj, możesz podejść już. Z tyłu. Przyciemniana. Tak, czarna. No. Tylko teraz pozycyjnych nie ma, więc tylko przy stopie świeci, nie? Tak, ale fajne, fajne. No i nie, naprawdę. No, ładne, nie? Ładne, weź ładne. Mi przytrzymaj, ja sobie zobaczę. Przytrzymaj bajkę. Dobra. No ładne, tylko szkoda, że tych kierunków ci nie pokażę, bo ci powiem, że tak te jak chodzą, one są ciemniejsze, w sensie mniej ostre są niż stop i bałbym się chyba jeździć tak po drodze, że ktoś nie zauważy, że ten kierunek jest włączony. A to niech patrzy dobrze. Nie, no to dla siebie robię, a nie. No dobrze. Także to. O. Super. Co, na pewno jeszcze manetki domówię, bo te są progripy oryginalne, ale już takie trochę zlochrane. No, trzeba koniecznie. Te obudowy na pewno też sobie kupię, bo tu jest na trytkę i tak widzisz jest, nie? Trochę pęknięte. Tak. Ale tak to wszystko, ogólnie silnik, wszystko w dobrym stanie jest. Kierunkowskazy, no to jest już, tylko no... Nie wiem, czy to co, za tydzień już upałem. Ja myślę, że kwestia wtorku. Mamy dzisiaj piątek, jutro mechanik jeszcze go będzie robił, więc myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to poniedziałek, wtorek pewnie do odbioru będzie, jak nic nie będzie ważniejszego do roboty. Czyli w sobotę... O, tu jest ta opona, patrz. Zobacz, urwany ten. Ajej, nieźle zasuwałeś, no. Opie. Co ty orałeś? O, tu były te. Tylko te były dostępne na Allegro, jakaś firma Nistal Klocki. To był komplet na lewo i na prawo, bo one się różnią, nie? Aha. Lewy z prawym i cały komplet z tego. O, tu kierunkowskazy. A co to jest? A, tu drugi. A świece? Nie, sygnał. To wymienią? Świece? No, to chociaż on dobrze palił, nie? Nie było problemu, no, ale możemy kupić tam świeca 30 zł czy coś, to możemy kupić, nie? Także, o, tu. A, bo tu są do kierunków kable jeszcze nie podpięte. By trzeba było do plusa i do minusa podpiąć, to wtedy bym ci pokazał, ale tu ten... No nie jeszcze z worem zrobimy i dopiero będzie. Spolimywacz, tak? No. No na pewno na przyszły sezon jeszcze nowe opony, no bo te już są takie, jeszcze sobie do nauki pojeżdżę, ale potem będziemy... A zobacz, jeszcze widać, mechanik robił ten. Odpowietrzał tył pewnie jeszcze, bo klucz zostawił pewnie. Coś tu jeszcze sprawdzał, żeby było wszystko dobrze, nie? No na pewno, bo jak zalał nowy ten, nowy cały płyn... Cały płyn to widocznie jeszcze odpowietrzał, nie? No. Czekaj, bo teraz tak jest, jak jest rozebrany, widać lepiej ten napęd. Tak. No jest zjechany. No trochę jest, ale do... O, patrz, przyszedł. Czujnik stopu nowy, bo już widać czyściutki jest, nówka. Więc... przyszło, więc pewnie jutro już... Ile taki czujnik stopu? No właśnie chyba 180 zł, nie? No patrz, tu 180, tu 200, no tu to, części, tu tamto. No właśnie mówię, że te części, takie pierdolki, jakieś czujniki są... Czujnik stopu i ciśnienie oleju to jest około 400 zł, albo nawet ponad, nie? A na przykład lampa stopu... A powiedz, a tu jest a tu jest zbiornik wyrównawczy do... Chłodnica. Do chłodnicy, czy nie? Tak. No, nie ma, jest co, cała. Jest, cała. Jest, wentylator jest? Jest, bo chodził na godzinę. Sam się załączył? Tak. Tak, nawet no, po zgaszeniu chodził, czyli czujnik temperatury
działa, bo nawet jak go zgasiłem, ale zostawiłem na zapłonie, to on sobie chodził, a potem się wyłączył. No to ładnie mu tam w palnik dawałeś. Nie, tam wiesz. No widziałem. Tak. Ale tu jest dość duży układ chłodzenia, a ty myślę, że tu nie będzie ta chłodnica, zobacz jak ona jest potężna. Niektórzy w samochodach takich nie mają. Podłączenia dwóch wydechów, bo tu jest gdzieś jedno wejście i gdzieś on mi pokazywał jeszcze jest drugie, że można dwa podpiąć, czyli mogła być edycja z jednym bądź z dwoma, nie? Poczekaj. No tak, nie, no masz dwa. No, są dwa, nie? Dwa. No. W Raptorze chyba też są dwa. Możliwe. Tak, no dwa, bo dwórka ci idzie, nie? On mi mówi dlaczego, bo są głowica ma cztery zawory, czy osiem, o cztery chyba. Dwa wydechowe i dwa te drugie, co są. I dlatego są też chyba dwa gaźniki i dwie rury i wszystko. Dlatego ten były właściciel myślał, że to jest dwutłokowy. Bo wszystko jest razy dwa. Dwie świece, dwa gaźniki i dwie rury. Więc każdy myślał, że to jest on myślał, że to jest dwutłokowy, a to jest jednotłokowy. Jedna 650. 653 dokładnie. Tak jest. A tu mamy świece, to jest moment, to nawet sami możemy kiedyś wymienić. Jasne, pewnie. Jak nie zepsujemy. Tak. Nie, no nie zepsujemy. I wiesz co, i klamkę później sobie... Tak, tylko że, kurde, to będzie trochę dziadowo, bo tą klamkę mogę sobie zmienić. Tak. Ale tu, ze względu, że to jest tam ciągnik rolniczy zarejestrowany i ten, to jest ręczny. I teraz kwestia, aha, jak ręcznego nie będzie, to wiesz, czy żeby nie było problemu z przeglądem, jak wywalę klamkę. No właśnie. Więc tą na pewno zostawię ewentualnie do sprzęgła sobie coś pozmieniam, nie? To lepiej mieć równe, nie zmieniać. No właśnie tak mi się też wydaje. Nie, manetki tylko, handbary, czyli te listki. Zielone, krótkie, niebieskie, długi, sprawdzał miernik jeszcze przy mnie wczoraj, które są od czego, nie? Od zapłonu, tak. Pozycja, to, żeby... Tak, są też dołożyłeś? Tak, bo nie było. Ile zapłaciłeś? Przez, tam proszę. A, dobra. To chyba z 15 zł kosztowało albo mniej. Dobra. Przednie kierunki, te dwie sztuki, plus to, plus przerywacz do kierunkowskazu, chyba kosztowało 60 parę złotych. To nie są. To zobacz, ile rzeczy za 60 zł, a jeden czujnik stopy 180. A w ogóle co mechanik, jak oceniam tego chłopaka? No, że silnik fajny, zdrowy, wszystko chodzi, wiesz, biegi ładnie wchodzą, więc tu, wiesz, no taki trochę był zapuszczony, ale jak poczyścił wszystko, wiesz, już nie piszczy na początku, jak jeździłem, to wszystko wie. No tak, bo wiesz, niska smarowane. Tak. No i tu jak robiłem ruch, to się przesuwało to, nie? A teraz jest nowy stworzeń i już nie ma ruchu. Ile te stworzy? No po stówce sztuka. Po stówce sztuka. No. Filterkarsi były dostępne, bo je znalazłem na Allegro od producenta. To były 30 zł drożej niż w Filterkarsie. O. No. Więc wiele części warto szukać w Filterkarsie niż tylko na Allegro. No super. To co? Lecimy, nie? No, przyszły tygodnie odbiór. Przyszły tydzień odbiór. Siema. Siema. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.